Woźniak w tej chwili gdzieś tam oparty. To dopiszmy to sobie może tutaj, że jakiś był. Ja jestem ciekawy właśnie szybka z czwartego pola. No to patrz, czerwony kask, on wystaje nam tutaj z zabawy niewiele, nie widzimy jego motocykla, widzimy ten czerwony kask i lewą rękę na sprzęgle. Poszliszy, lepszy wektorzy, dobry balans, ale jednak rywale wjeżdża. Woźniak znakomicie pomiędzy parę w białym i żółtym kasku, a więc Pawlicki i Buczkowski okazali się na tym pierwszym wirażu. Wydawało się, że jadą rozsądnie, że wygrali ten start, ale jednak teraz parę, którą zostawili przed sobą, znakomicie napędzony Woźniak wykorzystał bezlitośnie. Szymon Woźniak jest na prowadzeniu, a z tyłu napędza się już w tej chwili Kildemann i będzie za chwilę atakował Krzysztofa Buczkowskiego. Buczkowski gdzieś tam szerzej wyszedł, Kildemann szybszy na pewno na trasie. Znowu będzie miał do nas pretensje, że mówimy, ktoś jest u niego szybszy. Tak jest, Peter Kildemann jest w tym wyścigu szybszy, ale to Krzysztof Buczkowski ciągle jedzie z przodu, ciągle mądrze operuje tą szprycą, wie, którędy Kildemann teraz znowu jej nie przecina, nie wchodzi też w małą. Znowu szybszy zawodnik przyjeżdża za Krzysztofem Buczkowskim. 3-3 po zwycięstwie Szymka Woźniaka, którego będziemy za chwilę komplementować za inteligencję, za błyskotliwość w zachowaniu na pierwszym wirażu. Ostatni przyszedł do mety Kildemann, Buczkowski 1 z bonusem, Pawlicki akurat mało jechał widowiskowo w tym wyścigu, bo po